Cześć, siema, oto kolejny materiał dotyczący broni, pancerza i zdolności. Tym razem wybieramy się do regionu Essex. Odnajdziemy tutaj 5 elementów ekwipunku i 2 uczone księgi. Zapraszam. Dębową trójkątną tarczę odnajdziemy w lokacji Mildun na południu. Skrzynię odnajdziemy w wielkim budynku. Musimy tutaj odnaleźć naruszoną ścianę. Niszczymy ją za pomocą dzbana z olejem lub pułapki z zapalającym pyłem. Otwieramy skrzynię i odbieramy dębową trójkątną tarczę. To ciężka tarcza, której atutem jest wzrost obrażeń od ataku dystansowego po zablokowaniu takiego właśnie ataku. Hełm galoglachów odnajdziemy w stanicy w Hellsteed. Jest to obóz wroga. Po wyeliminowaniu najbardziej upartych przeciwników przedostajemy się do środka studni. Stąd zabieramy potrzebny nam klucz. Aby dostać się do pomieszczenia ze skrzynią, burzymy ścianę. Teraz pozostaje już otworzyć skrzynię i wziąć hełm galoglachów. Jest to jeden z elementów zestawu galoglachów. Kaptur ukrytych odnajdziemy w siedzibie ukrytych w Camulodunum w mieście Colchestre. Aby dostać się do skrzyni, odnajdujemy podziemne przejście. Czeka nas przeprawa kanałami. Będziemy musieli odnaleźć klucze i odblokowywać zabarykadowane drzwi. Wszystko do obejrzenia na filmie. Thank you.
W siedzibie ukrytych odnajdziemy stronę kodeksu dla Haitama, klucz potrzebny do skarbu i skrzynię skrywającą kaptur ukrytych. Wracając, warto zajrzeć po skarb. If they see me, this will get messy. Płaszcz galoglachów odnajdziemy w obozie wroga w stanicy w Brentwood. Najpierw weźmy klucz, który znajduje się na skrzyni obok klatek ze zwierzętami. W tym celu będziemy musieli najpierw wyeliminować wrogów tam przebywających. Z kluczem udajemy się do budynku, w którym jest skrzynia. Otwieramy zablokowane wcześniej drzwi i zdobywamy ze skrzyni płaszcz galoglachów. Spartańską tarczę odnajdziemy pod mostem Old Graveshan. Tutaj sprawa jest mało skomplikowana. Niszczymy zablokowane przejście i otwieramy skrzynię. Lekka, spartańska tarcza jest nasza. Jest to tyle dobra, że atak wzrasta po udanym bloku tą tarczą. Księgę z kruczą dywersją odnajdziemy w obozie bandytów w Belezdunie. W pomieszczeniu, w którym jest księga, niszczymy deski, a następnie blokadę drzwi. Idziemy dookoła. Tutaj walczymy z Goliatem, i potem bez przeszkód otwieramy drzwi. Ha!
księgi uczymy się zdolności klucza dywersja. Jej ulepszenie powoduje, że synin może ogłuszyć cel. Przeszycie harpunem odnajdziemy w mieście Colchestre w kościele świętej Heleny. Najpierw z ukrytego pomieszczenia musimy zabrać klucz. Potem wracamy do głównego wejścia do kościoła. Likwidujemy wrogów i udajemy się do zablokowanych wcześniej drzwi. Otwieramy je kluczem. Półkę przesuwamy pod drabinę. Wspinamy się na samą górę i otwieramy księgę. Uczymy się zdolności bądź rozwinięcia zdolności przeszycie harpunem. Dzięki ulepszeniu Eivor może przyciągnąć przeciwnika i zlikwidować go w naprawdę widowiskowy sposób.